Wydziale taśm zimnowalcowanych w Sosnowcu uruchomiona jest nowa linia szpulowania taśm wąskich. Taśma z kręgów o wadze średnio około 200 kg przewijana jest w szpule o wadze do 3000 kg. Szpulowana taśma przeznaczona jest do produkcji drutu spawalniczego z rdzeniem proszkowym i jako taśma pakunkowa. Finalne prace związane z zakupem linii szpulowania rozpoczęto w połowie 2014 roku. Po zatwierdzeniu budżetu inwestycyjnego wypracowany został zakres wyposażenia linii szpulowania, biorąc pod uwagę uzgodnienia techniczne z potencjalnymi wykonawcami. W pracach tych uwzględnione zostały także elementy metodologii zarządzania projektem WCM. Projekt inwestycyjny został zainicjowany przez oddział ArcelorMittal Poland, oddział Sosnowcu. Decyzją zarządu przystąpiono do jego realizacji. Uruchomienie nastąpiło w 2016 roku w styczniu. Obecnie urządzenie jest w fazie testów dochodzenia do zdolności produkcyjnych. Planowane kontraktowe zdolność produkcyjna to około 4000 ton rocznie. Maszyna została wyprodukowana przez firmę Burkhardt & Schmidt z Niemiec. Materiał z tej maszyny jest przeznaczony pod produkcję drutów proszkowych, gdzie widzimy znaczący wzrost zapotrzebowania na ten produkt w Europie. Montaż linii wykonano w styczniu tego roku na uprzednio przygotowanym fundamencie. W krótkim czasie, zgodnie z harmonogramem, linia została uruchomiona. Należy podkreślić zaangażowanie pracowników Wydziału Taśm Zimnowalcowanych w wykonaniu zadań okołokontraktowych w czasie montażu i uruchomienia, a także aktywne uczestnictwo w szkoleniu podczas testów wydajnościowych linii. Przede wszystkim jest dużo więcej automatyki i mniej pracy fizycznej, można powiedzieć. Poprawiły się warunki. Dla linii szpulowania jest to pierwszy etap dochodzenia do zdolności produkcyjnych, które wynoszą 4000 ton w ciągu roku dla taśm najcieńszych. Realizacja projektów pozwoli na zrównoważony rozwój produkcji i zwiększenie produktywności Wydziału Taśm Zimnowalcowanych, pełne zaspokojenie potrzeb klientów i zdobycie nowych.